Taki jest problem. Kochana młodzieży, tak licznie zebraliście się w sali kongresowej, aby ożywić ideały. Współczesność oczekuje od młodego pokolenia nowego ducha, nowych sił, nowej energii. Przypominamy sobie dawniejsze czasy, kiedy to młodzież ukazała entuzjazm. Tak było podczas ogłoszenia Konstytucji 3 maja i wtedy wotowano Świątynię Opatrzności Bożej, która miała ukazać moc ludu, który miał przejść przez trudne czasy. I rzeczywiście szedł przez trudne czasy. Kilka lat po Konstytucji urodził się Mickiewicz i potem jego pokolenie, to wielkie pokolenie wierszów, które właśnie to Odę do młodości wyśpiewało. My dzisiaj myślimy także o świętym, który w tym roku będzie ogłoszony, święty arcybiskup warszawski, Feliński, to wielka rzecz dla świata. On przeszedł przez bardzo różne okresy i pokolenia i trudy dla Polski i dla własne osobiste, a zawsze miał tego ducha niezłomnego. Nawet wtedy, kiedy był wyrzucony, kiedy car pozbawił go jego stanowiska kościelnego, zawsze był sobą. I dzisiaj my chcieliśmy wrócić do tej idei, każde pokolenie musi coś wykonać. Wy także macie do wykonania zadanie. Zadanie to ciągle widział to, co rozbrzmiewa czasem w harcerskich jeszcze pieśniach. Stań i ku słońcu idź. Właśnie wtedy, kiedy ludzie są w mroku, kiedy opuszczają ramiona, to stań, ku słońcu idź, a więc ku ideałowi, ku czemuś, co jest dobre, co wzywa. I w takiej jesteśmy dzisiaj rzeczywistości, że potrzeba, aby pokolenie tych ludzi, którzy po solidarności wyrastają tak jak wasze pokolenie, żeby można wziąć na nowo w swoje ręce przyszłość Polski i pokolenia tego, który wy jesteście, by coś dobrego zrobić, żeby przełamać wszystko, co jest nienawiścią, co jest tylko pozorami, co jest nieprawdą. Dzisiaj potrzeba rzetelności i potrzeba prawdy. I tego wam serdecznie życzę.